jak ja mogę zabronić? Ale słuchaj, ty był skarbnik. Normalnie, cały czas mówisz przeciwko nim, a nie przeciwko ludziom. Ale jak? Kiedyś przyjeżdżali specjalnie, żeby głosować za wójtem, a teraz ci sami z Warszawy będą przyjeżdżać, żeby przeciwko wójtowi, żeby głosować byle na kogo, kto tej zablokuje tą spalarnię. Zobaczycie dziś, jakie dziś jest napisane SKO, ten odwołanie. A jakie było odwołanie napisane? To był list do SKO napisany, a nie odwołanie. Wie pani, według mnie to odwołanie to powinno zawierać jakieś ustawy, monitory, a to nic, no. Dla mnie to jest, wie pani, ja dzisiaj żądam od wójta, żeby ukarał radcę prawnego, po to on bierze tam, nie wiem, jakieś pieniądze, to no już nie mój problem, ale powinien działać dla ludzi, a nie przeciwko ludziom. Niech państwo przeczytają to odwołanie SKO. No to za robota taka, żeby taki radca prawny nie umiał napisać odwołania, to daj dla tego, daj komuś tego i to mi napisze pierwszy rzędny odwołanie. I bez prawa. Ale jest odwołanie. A jakie odwołanie? Bo je tam to pierwsze odwołanie? To ty wiesz, co powiedziałeś SKO? Że jeszcze nie widzieli takiego głupiego odwołania. A, to pani ze SKO rozumiem? Takiego durnego... Ale pani ze SKO. Ale a przeczytaj tam, co ty napisałeś tam? No nic nie napisałeś. Ja to napisałem, ale żadnego paragrafu, żadnego żadnej ustawy, nic nie napisałeś. Po prostu napisałeś list do tego, do SKO. Powinniśmy odkładać odwołanie od decyzji wójta. Chciałbym spytać mieszkańców, czy oni się zgadzają na to, żeby tu była lokalizacja tej spalarni. Tu na terenie gmin Nowy Dwór, tu gdzie są źródła Biebrzy, tu gdzie jest tak czyste powietrze, tak czyste środowisko, tak znakomite warunki do tak naprawdę uprawiania turystyki i wszelkich rodzaju bliskości z naturą. Tak? No i pani słyszała, co chcieli ludzie. Ludzie mówią odwoływać się, tak? My musimy słuchać głosu społeczeństwa jako samorządowcy. Pan wójt powiedział, że nie ma podstaw prawnych, właśnie są. Traktaty Unii Europejskiej, chociażby ta zasada przezorności, od której, które powinny być stosowane, rozporządzenia, dyrektywy powinny być stosowane wprost i my powinniśmy z nich korzystać. W moim odczuciu właśnie z tego zapisu, tej zasady przezorności, że jest duże ryzyko dla środowiska naturalnego, powinien w tym przypadku wójt z tego prawa skorzystać. Powinien wykorzystać wszystkie możliwości prawne po to, żeby nie wydać pozytywnej decyzji. Takie jest moje zdanie. Wydał wójt postanowienie, które było niezaskarżalne, ale w odwołaniu od decyzji możemy tym argumentem się posłużyć i złożyć tego typu odwołanie. Uważam, że tak też zrobimy. Wiem, że Towarzystwo Ziemia Sokólska, która jest stroną, została uznana jako strona postępowania, również ma zamiar złożyć odwołanie. Również Towarzystwo tej Ziemi Siderskiej też będzie się od tego odwoływać. Także na pewno wykorzystamy wszystkie możliwości prawne, łącznie z drogą postępowania sądowego, żeby nie dopuścić do powstania tej instalacji tutaj na terenie gminy Nowy Dwór. Panie Kazimierzu, to jest kolejny protest mieszkańców przeciwko spalarni w Nowym Dworze. Jakie dzisiaj będziecie tematy podnosić? Na dzisiejszym spotkaniu zostaną w ogóle informacje przedstawione przez Wydział Ochrony Środowiska ze Starostwa Powiatowego, którzy no, przedstawione zostaną, jakie nas czekają zagrożenia, chociaż my o tym wiemy doskonale, ale to w takiej formie przekazu, no, slajdów i informacji. Jest tu również, tu są przedstawiciele z ochrony środowiska z zewnątrz, którzy no, mają też również przedstawić taką kontropinię, jeżeli chodzi w stosunku do RDOŚ-u, że negatywnie jak będzie wpływało na nasze środowisko, bo RDOŚ powiedział się w ten sposób, że to nie będzie negatywów, jeżeli chodzi o środowisko naturalne, które tutaj się znajduje, ochronę środowiska. No właśnie, bo wcześniej zostały decyzje pozytywne wystawione, jeżeli chodzi o ochronę środowiska przez RDOŚ. RDOŚ wystawił pozytywną opinię, sanepid sokólski również wystawił opinię pozytywną, ale te opinie pozytywne były również i wystawiane, jeżeli chodzi na przykład tarcze sokólskie. I wiemy, jaka w tej chwili jest sytuacja. Jest po prostu, no, jest źle. A martwi nas to, że inwestor, który był w Karczach, jest również tu inwestorem, jeżeli chodzi o tą spalarnię, no i również wysypisko dla odpadów oczyszczalni komunalnych i przemysłowych. Odpady z oczyszczalni komunalnych i przemysłowych, to chyba będzie tylko i wyłącznie pod tym kątem to wszystko robione, a jak to zostanie, no to zostanie. No po prostu martwimy się, że to jednak bardzo, bardzo zaszkodzi dla
środowiska, które tutaj, a szczególnie dla źródeł Biebrzy. No. Czy rozmawialiście już z wójtem na ten temat? Po tej ostatniej decyzji nie rozmawialiśmy z wójtem na ten temat. No wójt się podpiera tym, że on musi zgodnie z prawem, które obowiązuje, jest ogólnie obowiązujące, że on zgodnie z prawem to wydaje. No. Mógł wcześniej z tego się wycofać. 24 lutego 2017 roku mieliśmy spotkanie z panem Mętlem, który powiedział, że jeżeli wójt wycofuje się z tej inwestycji, on rezygnuje. Natomiast wójt z tego nie zrobił. Czyli w końcu po czyjej stronie jest wójt? Czy po stronie inwestora, czy po stronie mieszkańców, po stronie wyborców? I zasłanianie się, załóżmy, że jestem bezstronny i nie mogę nic powiedzieć swojego zdania, no jak to? Przecież wójt nie jest sędzią. Wójt nie jest samorządowym kolegium odwoławczym, czy jakimś wojewódzkim sądem, który by tam, jak to się mówi, może być jakiś bezstronny i bez wydawania na początku opinii. On powinien iść za mieszkańcami. Myśmy go wybrali po to, żeby on reprezentować mieszkańców i wolę mieszkańców, a nie był przeciwko, tylko i wyłącznie nim. Czy spodziewacie się dzisiaj przyjazdu przedsiębiorcy, pana Mętla? Nie spodziewamy się tego, bo on... My sądzimy, ja osobiście również, że on, że pan wójt reprezentuje interesy przedsiębiorcy, nie jeżeli chodzi o interesy mieszkańców. I sądzę, że na pewno go nie będzie. Tak mi się wydaje. No zresztą to się okaże. W tej chwili tylko to są przypuszczenia. Znaczy już w tej chwili jest za późno na odwołanie wójta, bo to już termin do wyborów coraz krótszy, bo to jest jakiś tam termin ustawowy, który musi być spełniony. W tej chwili to już nikt tego nie będzie robić. No zobaczymy, może wójt zmieni zdanie. Tutaj wybory tuż. No bo już listopad czy koniec października jeszcze nie zostały wybory ogłoszone. Może zmądrzeje, sięgnie po rozum do głowy i zmieni to zdanie. A jeżeli chodzi o te wszelkiego rodzaju nasze działania, no to tu już pozostają tylko działania na drodze sądowej. No niestety, protest mieszkańców no tutaj już nie będzie brany pod uwagę, no bo no cóż to. My jesteśmy już bezsilni, powiedzieliśmy wszystko od siebie jako mieszkańcy. No. Ludzie są już, można by powiedzieć, zmęczeni, ale sądzimy, że w końcu jednak wójt zmądrzeje i odwoła to wszystko. Dziś na spotkaniu oświadczył pan, że Biebrzański Park Narodowy nie mógł być sprawą w toczonym postępowaniu przeciwko spalarni. Dlaczego? Park ubiegał się o bycie stroną w tymże postępowaniu, jednak wójt odmówił nam tego prawa, argumentując, że nie jesteśmy organizacją społeczną. Niemniej ta sprawa pośrednio dotyczy Biebrzańskiego Parku Narodowego, jest realizowana poza obszarem chronionym, co prawda, ale wpływ funkcjonowania tejże inwestycji może negatywnie wpłynąć na przyrodę Biebrzańskiego Parku. Skąd ten wpływ jest możliwy? Przede wszystkim transport odpadów. Z wielkości tej inwestycji wynika, że będą te odpady importowane w to miejsce, w tym odpady niebezpieczne, medyczne i weterynaryjne. Sama spalarnia będzie powodowała emisję pyłów, w tym bardzo groźnych dioksyn, które mogą kumulować się w łańcuchu pokarmowym otoczeniu i tym samym pośrednio przedostać się do zasobów genowych Biebrzańskiego Parku Narodowego. Czy na chwilę obecną jednak Biebrzański Park Narodowy zajmie jakieś stanowisko? No, słyszeliśmy na spotkaniu, starosta będzie się odwoływał, również stowarzyszenia, mieszkańcy głośno krzyczą nie spalarni. Jakie jest stanowisko Biebrzańskiego Parku Narodowego? Formalnie nie możemy się zajmować tutaj takiego stanowiska, możemy wyrazić swoją opinię, swoje zaniepokojenie. Jest to inwestycja poza obszarem Parku Narodowego, no i tu kończą się nasze możliwości prawne. Ale zakładając, że gdyby powstała taka spalarnia na tym terenie, to jak najbardziej szkodziłaby ona przyrodzie i Biebrzy? Prawdopodobnie tak, mogę powiedzieć prawdopodobnie tak. Panie wójcie, kolejna pana decyzja wywołała burzę po prostu wśród mieszkańców Nowego Dworu, wśród przedstawicieli samorządu. Jak pan skomentuje dzisiejsze spotkanie? No byliście państwo na tym spotkaniu i widzieliście dokładnie, że nacisk jest ogromny, ale żebym wydał decyzję niezgodną z prawem, tak? Nie mogę tego tak postąpić i wydałem, jak wydałem, zgodnie z wytycznymi SKO. Jakich argumentów użył pan drugiej decyzji? Zgodnie z wytycznymi SKO, czyli musiałem zwrócić na opinię główną, na opinię sanepidu, że jest pozytywna, na opinię RDOŚ-u, czyli wytyczne takie, jeszcze kilka punktów naszych było takich dostawionych, tak żeby to
zgodnie z literą prawa. Czy nadal pan uważa, podtrzymuje na przykład decyzję SKO, że protest ludzi jest mało ważny, jeżeli chodzi o tą sprawę? No właśnie nie wiem dlaczego, ale polskie prawo jest tak skonstruowane, że miałem trzy możliwości wydać negatywną decyzję. Na negatywną lub pozytywną, czyli musiałbym się opierać na społeczności, po pierwsze na ochronie zdrowia ludzkiego i na ochronie środowiska. No niestety polskie prawo jest tak skonstruowane, że opinia ludzi się nie liczy. I dlatego muszę się opierać tylko na pozytywnych opiniach RDOŚ-u i Sanepidu. To nie jest pierwsze spotkanie, jeżeli chodzi o spalarnię. Dlaczego do tej pory przedsiębiorca nie został zaproszony na takie spotkanie, żeby wyjaśnił mieszkańcom, na czym to będzie polegało? Ale był zapraszany. Po prostu nie skorzystał z tego. Dlaczego? Nie wiem. Czy pan uważa, że to jest taki rzetelny przedsiębiorca, który nie sprowadzi na Nowy Dwór sytuacji skarcz? Nie mam obowiązku sprawdzenia, czy jaka jest przeszłość, bo nie ma takich zasad prawnych, żeby sprawdzić to i po prostu nie wiem, no nie znam inwestora. Jakie kroki teraz będą w tej sprawie wykonywane przez pana? No już wczoraj jedno jest odwołanie do SKO złożone, dzisiaj jak słyszeliśmy będą jeszcze dwa odwołania do SKO. Czekamy na decyzję SKO, plus do tego jeszcze są dwa odwołania od decyzji SKO w sądzie już. Jednak to nie wstrzymuje, żeby wydawać decyzję. Czy nie jest panu przykro słuchać takich opinii mieszkańców, kiedy uważają pana za przedstawiciela przedsiębiorcy? No każdy ma prawo wypowiedzi. No, ja akurat z tym przedsiębiorcą nie miałem nic do czynienia. Tak? Tu pan starosta może się wypowie, bo ponoć jego znam. Nie znam go po prostu, tak? Mam dokumenty i na podstawie dokumentów muszę wydawać decyzję. Pan uważa, że taka spalarnia przydałaby się tutaj właśnie na Nowym Dworze? Na pewno przydałyby się miejsca pracy, no przede wszystkim dla nas też, bo jest gmina typowo rolnicza, mało mamy tego podatku. Inwestycji jest sporo, przychód z takiej spalarni, jak księgowa obliczała, to jest około 1/3 naszych całych dochodów rocznych. Czy autentycznie byłoby takie duże zagrożenie, że powstałyby drugie karcze? Na temat karczy nic nie wiem, czy poza tym nie wyobrażam sobie, żeby zrobić wysypisko na 2 hektarach ziemi, tak? Ja jestem z Warszawy i jestem w trakcie przenosin tutaj ze względu na to, że uważam, że ziemia sokólska jest jednym z najpiękniejszych regionów Polski o największym jeszcze niewykorzystanym potencjale turystycznym, który należy ochronić. W związku z tym włączyłam się w protest mieszkańców i stowarzyszeń lokalnych, i Biebrzańskiego Parku Narodowego, i pana starosty, więc moja rola troszkę polegała na tym, żeby instytucje centralne powiadamiać o tym, co zaszło. Pojechaliśmy z panem starostą do ministra Kowalczyka, którego znałam jeszcze z poprzednich jakichś moich działalności społecznych w Warszawie. Staram się nagłośnić tę sprawę już w tej chwili na szerszym szczeblu, żeby mieszkańcy też nie mieli takiego poczucia, że są osamotnieni, żeby zobaczyli, że są osoby z zewnątrz, które wybierają ten region jako absolutną perłę, bo to jest Podlasie jest dość dużym województwem, ale ten region jest absolutnie unikalny i staram się, żeby też no, dać im taką wiarę, że nie są sami, że całej Polsce zależy na tym, żeby nie doszło tutaj do katastrofy. O głosy przeciwko spalarni jeździła pani również na Białoruś, za granicę. Zgadza się. Spotkałam się z panią Olgą Popko, która jest szefową międzyparlamentarnej grupy współpracy Polski z Białorusią, po to, żeby zaalarmować władze Grodna, ponieważ pan wójt nie poczuł się w obowiązku poinformowania mieszkańców Grodzieńszczyzny o planowanej inwestycji, być może myśląc, że skoro jest to miasto za granicą, a znajdujące się tuż obok, to informacje nie dotrą. W dobie internetu i różnego rodzaju kontaktów nie można myśleć w ten sposób, a poza tym jest to no, nieuczciwe wobec ludności, która tam mieszka. Jak osobiście oceniłaby pani postawę wójta, jeżeli chodzi o spalarnię, o podejście do mieszkańców? No to jest dla mnie rzecz niewyobrażalna, że wójt, który ma reprezentować mieszkańców, który jest wybierany w wyborach bezpośrednich, tak ignoruje zupełnie głos swoich wyborców. Być może ma ku temu jakieś powody, jakie niech dociekają dziennikarzy śledczy, prawda? Ja nie będę się na ten temat wypowiadać, natomiast rzeczywiście ta postawa jest dla mnie absolutnie szokująca.
To jest niezwykłe, żeby zamiast organizować dla mieszkańców spotkania informacyjne na temat dotacji, które mogą pozyskać, czy na produkcję ekologiczną, czy na temat dofinansowań dla tworzenia kooperatyw lokalnych, bo są takie możliwości dla województwa podlaskiego, że jedyne, co im może zaoferować, to to, żeby z ich ziemi, na ich ojcowiźnie uczynić śmieciowe zaplecze całej Europy. To jest dla mnie brak elementarnego szacunku do ludzi, do przyrody, do, w ogóle do tego, kim jesteśmy. Tak? Dlaczego po takim ogromnym wydrenowaniu w 2004 roku mnóstwo młodych ludzi wyjechało na zachód, stanowiąc tanią siłę roboczą. To jeszcze teraz finalnie mamy stać się zapleczem, śmietnikiem Europy. No to jest dla mnie zupełnie niezrozumiałe. Nie ma naszej zgody na to i nie będzie. Ta spalarnia nie powstanie.